Dzień dobry, z tej strony FPK. Chciałbym na samym starcie z wami trochę porozmawiać. Pewnie duża część z was zauważyła, że od jakiegoś tygodnia na moim kanale nie ukazują się żadne filmy, a dotychczas raczej to nie miało miejsca. Raczej filmy były wypuszczane dość regularnie. Spowodowane było to dużą ilością przeróżnych spraw, które miałem na głowie, które były dla mnie bardzo ważne. Nie mogłem w zasadzie za bardzo się oderwać od tego i cały czas w zasadzie one jeszcze jakby trwają. Cały czas jeszcze jakby te kwestie, które gdzieś tam jakby są dla mnie ważne, one się toczą. Także jeszcze raczej w ciągu kolejnych dni nie spodziewajcie się jeszcze mojego powrotu. W każdym razie teraz mam chwilę czasu, żeby coś dla was nagrać, coś jakby samemu sobie też zagrać. Widzicie tutaj czołg KW-4 Kreslawski. Nie wiem, czy wymowa jest poprawna. Dostałem ten czołg, ale przyznaję, że ten czołg dostałem bez w zasadzie żadnej pracy. Nie zapracowałem sobie na niego. I tutaj podziękowania chciałbym złożyć głównie Bondyrosowi, który w klanie G2G, czyli w klanie, którym aktualnie jestem, dokładał wszelkich starań, aby rzeczywiście ta kampania była w klanie rozegrana na najwyższym poziomie. Także tutaj naprawdę, Bondyros, dokonałeś naprawdę czegoś wielkiego w kwestii oczywiście tej gry. Także za to ja jako gracz, jako klanowicz ci dziękuję, no bo w zasadzie nie było mnie podczas kampanii, rozgrywałem jakieś tam bitwy, głównie w te pierwsze dni, no a później już musiałem odpuścić, ale życie to życie i po prostu są rzeczy na tyle ważne, że no wtedy się nie myśli o jakichś tam grach komputerowych. W każdym razie, korzystając z okazji, że mam czas coś dla was nagrać, no to zagramy sobie bitewkę tym czołgiem. Przed chwilą wskoczyłem do jednej bitwy i wam muszę się przyznać, że poszła ona tragicznie. I poszła ona tragicznie z dwóch względów. Po pierwsze, miałem problemy z internetem, co się mocno przyczyniło do tego, że zrobiłem tyle co nic. A druga sprawa, zostałem podpalony. Także zdejmuję sobie w tym momencie racje bojowe. A tak na wszelki wypadek, żeby nie zostać podpalonym jeszcze w kolejnej bitwie. No i postaram się cokolwiek zrobić. Zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Ja też jakby nie jestem w stanie tutaj dobrze przeanalizować tej maszyny. Nie mam za bardzo tutaj jakby świadomości o tym, co ona potrafi. Oczywiście jakąś tam szczątkową wiedzę, szczątkowe jakieś tam wiadomości mam, ale nie jestem w stanie na razie rzeczywiście jakoś sensownie i rzeczowo wypowiedzieć się na temat czołgu. Opinie no, trzeba sobie po prostu wyrobić poprzez pewnego rodzaju praktykę, którą jakby nie patrzeć są randomy. Losowanie jest rewelacyjne. Ensk, mapa bardzo dobra. No i jeszcze dodatkowo tutaj widzę, że są takie czołgi, które raczej nie będą stanowiły dla mnie jakiegoś wyzwania. Oczywiście te TDK-i spokojnie mogą mnie penetrować, ale poza tym w każdym razie powinno być w miarę okej. Ktoś tutaj się witał, także ja też się przywitam. No i ruszam do przodu, zobaczymy, co mi tutaj takiego się uda zdziałać. Możecie trochę jakby słyszeć podwójnie różne dźwięki z gry, ponieważ gram na głośnikach. No ja przeważnie gram na głośnikach, a zwykle jak nagrywam jakiś materiał, no to wtedy dopiero zakładam słuchawki, żebyście nie mieli takiego jakby pogłosu. Także ruszam do przodu, zobaczymy, co mi się tutaj uda zdziałać. Jestem takim czołgiem, który rzeczywiście powinien tutaj dość mocno i ofensywnie podchodzić do bitew. Że przecież tam jest budynek, co ja robię? Widać, że nie grałem. No ale cóż, warto teraz podjechać i spróbować cokolwiek zdziałać. Ja widzę, że tutaj moja drużyna całkiem ostro puszuje, także ja postaram się troszeczkę ją wspomóc w tych jej działaniach. Oj, Isie, co ty robisz? Spokojnie. Dobra, ten kabu jest na tyle długi, że w zasadzie ciężko mi się wychylić. Wiecie? Nawet w takim sidescrapiku. Dobra. Oj, no co tam się dzieje? RHM, nie proszę. Nie, bo ja cię potem zblokuję, jak będę chciał cofać. Oj, RHM teraz dostaje. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Wiecie co? Ja podjadę troszeczkę do przodu i strzelę do tego gościa, który tam jest od lewej, bo on ewidentnie
stwarza tutaj problemy dla moich, ale z naprzeciwka też mnie strzelają. No dobra, muszę to wziąć pod uwagę. Dobra, ja jestem takim typowym czołgiem do przyjmowania. Nie no, i się nie sidescrapuj się. Tutaj trzeba wyjechać i jechać do przodu, bo jeśli przeciwnik zaatakuje drugą stronę, to będzie trochę Lipton, także trzeba się pośpieszyć, ale to wolno jednak tą wieżę obraca. Ogólnie, no pojazd jest oczywiście wolny, jest gigantyczny, można powiedzieć, że jest to taki potworek nawet. I chyba w tej bitwie wiecie co, że ja zbyt wiele nie ugram. Jadę już do przodu, niech mi nawet odpakuje tą pestkę, bo w zasadzie trzeba cokolwiek działać, nie? Trzeba jakiś damage zrobić, żeby nie wyszło, że tutaj pokazuję wam bitwę, która jest totalnie beznadziejna. No ale też to jest seria random i mam oczywiście do tego prawo. No może jeszcze... A dobra, udało mi się. Także fajna sprawa. Wiecie co, jakbym ubił jeszcze jednego gościa, no to wtedy bym miał nagrodę za zniszczenie 3 w Plutonie. Ten gościu pewnie się z tego ucieszy, także przyjmę to za pro. No i jadę dalej, zobaczymy, może jeszcze mi się uda tego przykładowo Skorpiona jakoś tutaj wykończyć. Także podjeżdżamy do niego i czy uda mi się go użyć? Bo to jest pytanie. No, udało mi się go nawet tym taranem jakoś tutaj powalić. No moja bitwa tam w mieście nie była zbyt dobra. Jakieś strzelanie na początku w budynek, następnie jakieś tam się jeszcze blokowanie, nie potrafiłem się nawet za bardzo wychylić. O, miałem bardzo długą listę, słuchajcie, klanówek i dopiero teraz mi wyskakują jakby te nagrody, które dostałem. W każdym bądź razie zobaczmy sobie jeszcze tutaj na wynik bitwy. A wiecie co, mimo że zagrałem z jednej strony słabo, to wynik jest całkiem przyjemny. Nie jest to może nic jakiegoś rewelacyjnego, ale przynajmniej chociaż troszeczkę udało mi się postrzelać. Także to tyle. Możecie oczywiście też się wypowiedzieć, jak wam poszło na kampanii. Ja tak jak widzicie, no nie miałem możliwości w niej uczestniczenia, a mimo wszystko zostałem jakby nagrodzony. Także jeszcze raz tutaj dziękuję klanowi G2G. No i cóż, żegnam się z wami. Życzę wam tego, abyście mieli też czasami czas na grę, o może tak to ujmę. Niektórzy oczywiście są tutaj widzami młodszymi, niektórzy starszymi. Każdy ma własne życie. No i ja muszę niestety wracać do swoich spraw, swoich obowiązków. Do usłyszenia i trzymajcie się ciepło.